Witam na kanale Lechu Podróżuje. Dużo dostaję od Was wiadomości do Messengera, że jak będę w Chorwacji, żebym w miejscach, w których będę, żebym zobaczył, czy jest coś do sprzedania. Jakiś grunt albo jakiś dom stary, bo o nowe to się raczej mnie nie pyta, ale takie właśnie coś w tym stylu. I no to jest pierwszy dom, który pokażę Wam. Znam cenę, mam telefon, wiem ile metrów. Miejscowość jest to Lombarda, zaraz blisko mamy Korczulę, parę kilometrów, i pokażę Wam, jak to wygląda. Do morza mamy, z tego co tam napisali, 300 metrów. Dosłownie tam, gdzie macie ulicę, po prawej jest pierwsza zatoka, a w prawo są następne. Działka tak wygląda, to jest dom. On ma, z tego co kojarzę, chyba 208 metrów. Kotki są tu. Tak wygląda ta działka. Tu jest granica działki. Jest wejście. On jest teraz zamknięty. Takie jest pierwsze pomieszczenie. Tam są jakieś szafy, ubikacja. Tu jest korytarz. Nie wiem, czy coś widać przez tą ścianę, czy nie. Czy przez tą szybę. Nie, one są takie... są takie matowe. Nie wiem, czy ta działka, ta tu, którą widzicie, o, z tymi warzywami, należy do tego, ale się dowiem. Ten budynek należy po prawej. Tu macie takie wejście do budynku, u góry są, co są, pomieszczenia. Ja już byłem go dwa dni temu oglądać, nie wiem, czy tam coś widać, czy nie, jakaś siatka, tu jest tak, by ubikacja była. Taki macie stąd widok. No i tam jest zachód, co jest ważne, tam jest po lewej południe. U sąsiada macie cytryny spadające do Was i pomarańcze. Tu następne pomieszczenie. Ale to ja nie widzę, tylko Wam tak pokażę, jak ono tam wygląda. Tam będę później widział na wideo. Tu jest takie pomieszczenie. Tu jest granica działki, ten dom. No, ściana nie jest ładna, trzeba by ją jakoś wymalować. A co tu jest w tym pomieszczeniu? Tego nie oglądałem nawet wtedy. Taka graciarnia, no fajny kamerlik na różne graty, taczki, nie taczki, piły, tajne pierdoły, grabie. No, a tu jest dół. Tu jest znowu pomieszczenie. Tak jest, lodówką. Kuchnia tu jest. Tu mamy grill. U góry rosną kiwi. Pierwszy raz widzę kiwi. Widzicie? Kiwi rośnie. I pełno małych. Klima jakaś. Zamknięte. Następne pomieszczenie. Tam z boku jest ubikacja. A tu jest takie małe pomieszczenie, więc każdy... to musiał być kiedyś jakiś apartament. A co mi się osobiście tu nie podoba, to na przykład sąsiada ta ściana. Ona jest niefajna. Widok jest z góry na pewno, bo ja tu stałem ostatnio, to widziałem morze. Więc z góry na pewno jest widok na morze. Dach jest fajny, pokażę Wam potem, ale to nie dzisiaj. Mam zdjęcia porobione z drona. Tu jest znowu takie pomieszczenie, też jest ubikacja. Tu nie wiem, bo nie widać. Tu jest ten ogród. No i działka, aha, mierzyłem ją stopami ostatnio. Patrzcie, jakie tu kochane zwierzątko. Ojej, ci biedactwa, nie wziąłem saszetek. Działka jest
30 metrów na 25. Na 25. Ona mierzona jest do końca tam, tak jak jest ten domek. No i tak wygląda ten domek. No dach jest ładny, nie jest jakiś stary. On dom jest duży. No i piszcie, co byście chcieli jeszcze wiedzieć. No macie Peliasak. No i takie otoczenie. Tu jest południe. A tu jest taka stara kuca. Pytam się tu cały czas teraz kogoś, czy coś wie do sprzedania, więc już mam namiar na adwokata. Gadałem z adwokatem. On mi szuka nieruchomości pod mojego znajomego. Tu jest fajna działka. Ona chyba od tej starej kucy jest. Tak mi się coś wydaje, a jak nie, no to jest... Nie wiem, czy jest dotąd. Tam jest wejście takie dziwne. No ale ta jest piękna. Piszcie, co sądzicie o tym domu. Czy się wam podoba, co byście zmienili. Cena tego domu. Zgadujcie, napiszę wam co i jak. Dajcie suba, jak możecie. Rozejdzie się ten film do większej ilości ludzi, którzy naprawdę szukają nieruchomości. A jak jest w dobrym miejscu nieruchomość, to naprawdę szybko się rozchodzi. Także pozdrawiam wszystkich, trzymcie się, hej!